Towarzyski Turniej Siatkarzy w Luboniu i pani Anna Sumelka, czyli osoba, człowiek orkiestra można powiedzieć, osoba, między innymi dzięki której to wszystko, co tutaj oglądamy, właśnie się dzieje, bo pani zajmowała się organizacją, współorganizacją tego turnieju, była inicjatorką, można powiedzieć, również rozgrywania tego turnieju, no i między innymi dzięki pani tutaj ci wszyscy znamienici goście się pojawiają. Proszę powiedzieć, skąd ten pomysł, skąd ta idea i skąd to zamiłowanie do siatkówki? Droga do siatkówki wiodła przez od Poznania, przez Tarnów i Kluczbork. Zaczęło się od białaczki w mojej rodzinie, niestety skończyło się tragicznie. Poznałam Agatę, poznałam Jacka Olszewskiego. Dalsza kontynuacja następna. Mówimy o Agacie Mróz, naszej wspaniałej siatkarce, dwukrotnej mistrzyni Europy, która niestety tragicznie zmarła. Tak, mówimy o Agacie Mróz-Olszewskiej. Poznałam Jacka, zaczęliśmy robić akcję dawców szpiku. Poznałam pierwszego kibica najfajniejszego RP, czyli Józia Golenie. Przyjechał ode mnie uczyć się akcji dawców szpiku. Ja pojechałam do niego, do Kluczborka, uczyć się organizowania turniejów charytatywnych. I tak to się zaczęło. No i kontynuacja jest niesamowita. Proszę powiedzieć, jak udało się ściągnąć tutaj do Lubonia nie tylko tych siatkarzy, którzy grają turniej towarzyski w trakcie przerwy plus ligi, ale też takie znamienitości, bo no powiedzmy, z kim spotykają się siatkarze i kto tutaj w trakcie tego turnieju się pojawi. Ja jestem osobą prywatną, zacznijmy od tego. Nie działam w żadnej fundacji, pomagam zupełnie bezinteresownie, ale zaznaczam, że pomagam mądrze. I dlatego wokół siebie zgromadziłam takie osoby, które też mądrze pomagają. Pomógł mi m.in. Zygmunta Heidera, zaprosił Józef Golenia. Ja na wcześniejszym, poprzednim turnieju przyjechał do mnie Waldek Wspaniały z drużyną. Pomógł, tym razem też przyjechali, spodobał im się tamten turniej, przyjechali tym razem. I taki łańcuszek szczęścia. Piłkarzy poznańskiego Lecha, trenerów poznańskiego Lecha również. Dzwonię, potrzebuję piłkę, koszulkę, nie ma problemu, ale tak jak zaznaczam, pomagamy mądrze. I wszyscy ludzie skupiają się, to jest jeden łańcuszek szczęścia. No właśnie, jest pani uosobieniem takiej tezy, że siatkówka łączy ludzi i siatkówka pozwala też pomagać. Poprzez siatkówkę wiele takich inicjatyw charytatywnych przecież w naszym kraju w ostatnich latach się pojawiło. Zgadza się, ja bardzo kochałam siatkówkę zawsze, ale nigdy, zawsze jeździłam na mecze. W tej chwili jestem w takim położeniu, że tak powiem, geograficznym. Poznań jest biedny w dobrą siatkówkę. I cieszy mnie to, jestem dumna z tego, że mamy tutaj taką drużynę, takie drużyny i taki turniej. Właśnie, bo chyba troszeczkę szkoda, że w Poznaniu nie ma siatkówki na tym najwyższym poziomie. Jest na to szansa, może z perspektywy pani jako kibica? Na pewno kibicy by chcieli. Powiem szczerze, że dzisiaj jest trudno zorganizować taki turniej, dlatego że trzeba chcieć. Nie każdemu się chce. Tak to dzisiaj niestety wygląda. Zawsze szukamy ludzi, którzy nam pomogą, a kto nie chce, no niestety może w tym momencie musi zostać tylko kibicem, a nie współorganizatorem. A teraz jesteśmy w Luboniu, w dużo mniejszym mieście niż Poznań, ale chyba takie małe miasta mają taką specyfikę, prawda, że lgną do sportu, lgną do tych też pięknych takich dyscyplin sportu, jak i właśnie siatkówka. Łatwo było namówić tych ludzi tutaj, żeby zorganizować ten turniej? Powiem szczerze, że dla mnie było łatwo. Między innymi była zaproszona Zaksa, ale niestety z uwagi na to, że mieli powołania na kadrę, zespół w tej chwili jest niepełny, prawda, bo zostało 6 zawodników, trzeba było szybciutko załatwić 4. zespół. Wystarczył jeden telefon do pana Waldka Wspaniałego, podał mi 2 numery telefonów do trenerów innych klubów i tak mamy turniej. No i kto tutaj wygra, komu pani kibicuje? Najlepszy. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.